Cześć, siemanko, witajcie! Z tej strony Mafiosolec i to kolejny odcinek z Farming Simulator 2017. Jak widzicie, dzisiaj ze mną Brączek. Witam bardzo serdecznie. I seria od zera do farmera, że tak powiem, już takie końcówki zimy, że tak też bym powiedział. Nie ma z nami niestety Adasia. Jak widzicie, światło w domu się pali, Adaś leży chory. Także serdecznie z tego miejsca pozdrawiamy Adasia i ten odcinek dzisiaj taki troszkę inny. Jak widzicie, ładnie się ubrałem. Idę z Brączkiem na Sylwestra, Brączek jeszcze nieogarnięty. Także ja już na samym wstępie, kochani, chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku. Oby ten rok był dla nas jeszcze lepszy niż poprzedni. I leci to naprawdę bardzo szybko i pewnie i ten 2017 zleci również bardzo szybko. Ja sobie jeszcze dźwięki z chęcią bym przyciszył i możemy sobie ruszać. Ja ogólnie dostałem jeszcze misję, jak widzicie, no na momencie dostaliśmy wiadomość, że musimy jechać do miasta i rozsypać sól, ponieważ jest strasznie ślizgo, jest przymrozek dzisiaj, więc jeszcze na momencie mamy chwilę czasu, aby rozsypać, a Brączek tam weźmie sobie Sameja i przyjedzie do nas jeszcze niektóre drogi pociężać, bo jak wiecie, no na mieście troszeczkę jeszcze tego śniegu spadało. Ostatnio, jak widzieliście, u Adasia sobie wywoziliśmy. No i ogólnie ten dzisiaj odcineczek taki na szybko, myślę, że gdzieś maksymalnie z 11 minut. Ja sobie przyszykowałem właśnie dane mojego kanału, że tak powiem, całą analitykę przez cały rok. Co tam? Nie, bo mówię, że wezmę sobie Sameja, ale to za chwilę, bo Samej jest tam pewnie w tym polu, ktoś go zostawił. A to ucieczka była właśnie tam niedawno robiona. Ale wolno idzie z tą piaskarką, masakra. Całą piaskarkę dostaliśmy, ktoś tam, widziałem zdjęcie, pisał, że strasznie za duży ten zestaw do tego fenda, ale wam powiem, że mi się wydaje, że powinien spokojnie sobie dać radę. Jeżeli daje radę uciągnąć, to przecież nie jest ten piasek aż ta sól taka ciężka. Także rozsypiemy sobie to na momencie. Ja już wam ogólnie powiem, że no na ten rok w życiu bym nie przypuszczał, że tak uda mi się rozwinąć, że tak powiem. Bo w ciągu tego roku, kochani, udało nam się zdobyć ostatnie też dni, bardzo te ostatnie dni, nie, że tak powiem, przyniosły bardzo dużą liczbę nowych subskrybentów. Ja witam nowych widzów na kanale. Mam nadzieję, że z naszym teamem nie będziecie się nudzić. I ogólnie w ostatnim czasie no przyszło prawie tygodniowo około 3000 widzów miałem, tak mniej więcej taka średnia, ale przez cały ten rok udało mi się zgromadzić 68 tysięcy subskrybentów. Jest to moim zdaniem bardzo dużo, jak na rolniczy kanał, który no głównie opiera się na jednej grze, nie ukrywajmy tego, no bo tak jak są youtuberzy, którzy nagrywają różne gry, więc wtedy, jak sami wiecie, łatwiej te ci subskrybenci łatwiej przychodzą na taki kanał, bo każdy zasubskrybuje coś dla danej gry. No a u nas jest też, niestety jest troszeczkę inaczej. W ostatnim czasie, czyli ostatnie pół roku, zaczęliśmy wprowadzać troszkę więcej i różnych gier. Jak też widzicie, jest Wreckfest, jest Rocket League, jest wiele takich gier, które odciągają troszeczkę od farminga, choć gdzieś jakieś tam powiązanie ze sobą mają, bo nie chcę też zmieniać całej tematyki kanału. I ogólnie największą bekę mam z tego, że czas oglądania... Ty, co trąbiłeś? Uważaj, jest tu... Matko Boska, Brączek pojechał. Tam jedź w te boczne, nie? No właśnie tutaj gdzieś tam podgarnij, tak żeby samochody akurat cię tam nie machnęły. I ogólnie... Czekajcie, bo mi myszka aż uciekła, nie wiem, aż się chyba przestraszyła. Ogólnie słuchajcie, łączny czas oglądania moich filmów wyniósł 200 lat i 120 dni. Tak jakby wiecie, odpalić wszystkie te moje... 200 lat? No. 200 lat mi tu pisze, 200 lat i 120 dni, czyli tak jak wy oglądaliście na przykład 5 razy jakiś jeden mój filmik, to już to się liczy, tak? Czyli te wszystkie wyświetlania moich filmów zajmują aż 200, zajęło to aż 200 lat, tak? No to jest naprawdę masakrycznie dużo moim zdaniem. Ogólnie udało mi się zdobyć 23 miliony, przepraszam, no bo tysiące to w tysiącach to można powiedzieć, że dziennie nawet idzie. Udało się zdobyć aż 23 miliony wyświetleń przez ten cały rok, czyli te nasze wszystkie filmy jednak naprawdę są oglądane. No i średni czas oglądania moich filmów to około 4 minut. Większość z moich filmów to około 20 minut trwające filmy, no a średni wasz czas oglądania, czasami ktoś jak tylko już wejdzie, to już właśnie psuje, że oglądał jedną sekundę, dlatego też później wiecie, jak to wychodzi z tym wszystkim. No ale ogólnie
Są też złe rzeczy, bo na mój kanał trafiło 14 tysięcy ocen negatywnych. No choć mimo wszystko, dużo. No jest to dużo, nie powiem, ale patrząc na oceny pozytywne, których jest 780 tysięcy, to moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę mega dużo. Ogólnie do tego 62 tysiące komentarzy. Jeden film ostatni, ten godzinny, ludziska, który miałem jako pierwszy na moim kanale. Patrz jaki idiota, myślałem, że już mi się w tu pieprzy. Ogólnie ten godzinny, który wydałem, ma ponad... jest we wszystkich chyba kategoriach z najlepszych filmów, tak? No bo jest pod względem komentarzy, jest ponad 1000 komentarzy w nim. To tutaj jest czołowym filmem. Do tego, no mówię, tak jak zdobyliśmy, no to te 70 tysięcy widzów, udostępnień 6,5 tysiąca, także to też nawet spoko. I ogólnie, czekajcie, ja tu sobie kawałek tylko przejadę i zaraz spadamy odpalić jakieś fajerwerki. I ogólnie jeszcze tak, jeśli chodzi o najwięcej wyświetleń w moich filmach, to testowanie kierownicy wykręciło 308 tysięcy, później Fanny Moment to pierwsze, no tutaj naprawdę 291 tysięcy, to jest dużo, jak na mój kanał moim zdaniem. Kiszonka, tam gdzie właśnie był Riptanas na dwie sieczkarnie, no to też wykręciło właśnie 220 tysięcy, później nowy nabytek, prasowanie to FS15, co wtedy kuzyn mi pomagał, tak ala 220, no i pierwszy farming oraz ten ostatni godzinny wykręciły po 210 tysięcy wyświetleń, także no moim zdaniem jest to dużo, bo jak jakieś filmy kręcą ponad liczbę swoją oglądalności subskrybentów, to moim zdaniem jest naprawdę, naprawdę dobrze. Ogólnie, kurczę, ja już będę musiał spadać, nie zdążę na fajerwerki u nas odpalić brączek. Jak będziesz mógł, to wiesz, zaraz będzie odliczanie. To co? Na gospodarstwie? Na gospodarstwie ja odpalę. Także kurczę, zaraz to będzie ten. Ja już ostatnie tutaj dróżki robię, bo tylko te miałem. Chwilę będziemy mieli spóźnienia. Zaraz zobaczymy, czy inni odpalą. No, zostało kilkanaście sekund. Szkoda, że nie ma takiego zegara do odliczania. Dobra, ja im jeszcze tą stronę przeciągnę. Tak, to na podejście to chyba nie jest. Jak, jest, na spokojnie. Ja robiłem i działało, gościu. Trójka, no ale ty, tą numeryczną, nie? Ja podchodzę i nic nie wyskakuje. Jo? Ja miałem normalnie. Weź mi cały czas pokazuje, cały czas pokazuje. Dobra, o, 12. Jest. Poszło? Czy nie? Odpalasz? Czekaj. Które odpalasz? Dusumsi odpowiedział, że odpali fajerwerki. Poszły? Andrzej. Które? Ciekawe, czy to będzie widać gdzieś. Które odpalać, powiedz mi? One tylko lecą do góry. No, ale ich hub powinno być słychać w ogóle. A nie ma tego wystrzału? Czy nie ma? Dziwne, bo pobraliśmy sobie takie bardzo fajne fajerwerki. A czekaj, zobaczę te drugie. Czekajcie, ja sobie gdzieś tu zjadę zaraz za... na pobocze. No, my już pojedziemy na farmę. I ogólnie, no, powiem wam, że naprawdę cieszę się. Jak na mój kanał, bo wybić 9400 łapek to jest naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Ty, ale czekaj. No. O. A które powiedz odpalałeś? Jestem ciekawy, czy ja to widzę z daleka. Trójki odpalam cały czas, ale czemu one same nie lecą do góry? Same powinny lecieć. O, i oczywiście minuta po północy przyszły nasze koszty, jakie zawsze dostajemy. Właśnie nie widzę, który. A ty koło domu odpaliłeś, nie? No ja właśnie jadę je odpalić, już kochani, wracamy do domu. Minuta po północy, ale wiecie, jeszcze Andrzej chyba nie odpalił też. Chciałem porozmawiać. Ale automatycznie lecieć, nie wiem czy one nie lecą automatycznie. Nie, ja na trójkę jak je powciskałem, to leciały. Ale nie, lecą. Jo? Czekaj. To zaraz. Lecą automatycznie. No, mi właśnie. One lecą nisko i drzewa się będą zasłaniać. Serio? Dobra, zaraz zobaczymy, ogólnie przejdziemy się najwyżej, albo przejdziemy się na momencie na miasto. Dobra, czekajcie, ja już tobie tu zjadę. O, dobra, chodź na mnie. Ale tylko nakurwiają do góry. Nie wystrzeliwują w ogóle. To właśnie niektóre fajerwerki są dziwne, nie wiem czemu. Jeszcze tego nie rozkminiłem, bo ci mówię, ten odcinek na szybkiego. Dobra, chodź tu do nas. Ale te koło domu już widzę, że sobie dają radę. Ole, poszła ładnie. Ty, no tu normalnie jest huk, widzisz to z daleka, czy nie? Tak, tamte też jedne strzelają, a jedne nie. Aha, widocznie, bo jest ich kilka różnych. Ty, patrz, faktycznie, tych też nie mogę na trójkę. Gdzieś tam to coś jest nie tak z tamtymi. Poczekaj, tutaj jest 3. Starten, normal starten. Opy, no, poszło! Tylko... Na szóstkę, patrz! Chodź, na różny ten, numery na tej są. No to co, kochani, wszystkiego najlepszego.
Ty poszły u ciebie, czy nie? Jo. Czekaj, ja nie widzę je, czy nie? Pa, widać. No to widać ogólnie z końca miasta, jak też tam napalają. Ja zawsze nie byłem dobry w składaniu życzeń, także no co wam mogę życzyć? Dużo zdrówka, dobrych ocen, bo większość moich widzów to są młodzi. Też dobrej pracy i dużo pieniążków, bo też dla starszych widzów już, bo jest, są też tacy. Właśnie tej analityki nie wziąłem, ale widziałem tam najwięcej jest do 17 roku życia procent oglądających. Ty, Andrzej, co ty tak tam stoisz? Jak no patrzę do góry sobie patrzę. Ładnie, ładnie wygląda. Ładnie to wygląda, nie? Fajnie, fajnie ktoś to zrobił. Czekaj, a ten na mieście jeszcze ktoś, ten? Patrz, są, widać, co trochę jeszcze widać, ktoś tam widać. Uderza. No i mówię, aby ten rok był jeszcze dla nas o wiele, wiele lepszy. Już prawie 100 tysięcy widzów przed nami i co wam mogę zdradzić? No, za 2 tygodnie jestem u Brączka. I u Brączusia prawdopodobnie już będzie około 100 tysięcy widzów. Prawdopodobnie będziecie mieli live'a 12 godzin. Do tego jeszcze jakiś specjalny odcinek, na pewno z Mokrzyna. Myślę, że jeszcze mam trochę rzeczy do pokupowania w pokoju, będzie też prezentacja pokoju. Także myślę, że nie będziecie się nudzić na tym naszych kanałach. Ja zapraszam was wszystkich bardzo serdecznie do chłopaków z mojego teamu, zapraszam też do ekipy Game Unity. No i miejmy nadzieję, żeby ten rok był, mówię, jeszcze raz o wiele, wiele lepszy. Choć nie było w tym co narzekać. I co my będziemy sobie kończyć, bo chcę to do was wyrenderować i spadamy się bawić. Trzeba troszeczkę poświętować. Także co kochani, ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Dziękuję wam za ten cały rok i miejmy nadzieję, że będzie o wiele, wiele lepiej. Także miłej zabawy sylwestrowej, no i szczęśliwego nowego roku. Na razie, trzymajcie się, cześć. Hej.